Dzień dobry. Zapraszam na wydarzenia. Zobaczcie Państwo, co wydarzyło się w Zabrzu. Słowa na piasku na podstawie tekstu hiszpańskiego dramaturga Dawida de Soli w reżyserii Adama Biernackiego to najnowsza premiera Teatru Nowego w Zabrzu, którą widzowie zobaczą już w najbliższy weekend. Daniel ma mnóstwo zdjęć pociągów. Słyszałbym na pewno, powiedziałaś uwielbiam. Największym wyzwaniem, jeśli chodzi o moją postać, no to wczucie się w takie trudne dosyć, no, chyba najgorsze emocje, jakie mogą spotkać każdą mamę, czyli stratę dziecka. Ja sobie po prostu tego nie wyobrażam. Jak człowiek sobie zda sprawę, jakie są naprawdę tragedie, co dotyka ludzi i oni żyją, dalej żyją, starają się żyć, a są cieniami, no to takie problemy, które przynajmniej odpukać nam się wydaje, mnie się wydaje teraz, że mam i pomyślę sobie o Irenie, o tej postaci, to sobie myślę, że życie jest piękne, że naprawdę jestem szczęściarą. Ale rzeczywiście trochę empatii może wzbudzi ten spektakl, przynajmniej w części u widzów. To jest taki materiał, też tekst, który dostaliśmy. Dzisiaj się śmialiśmy, że rzeczywiście tutaj trudno było cokolwiek skrócić, bo to jest esencja właśnie historia ludzi, która mam nadzieję, że ludzi na widowni wciągnie. Jak dobry film, jak dobra książka. Czasem po obejrzeniu filmu czy książki, po przeczytaniu, mamy ją przez pewien czas w głowie i ja tego życzę każdemu widzowi, żeby z naszym spektaklem został przez chwilkę jeszcze dłużej. Po pierwszym tekście, który robiłem, to było 7 minut w Teatrze w Kaliszu. No i wtedy już wiedziałem, że to jest taki autor niezwykły zupełnie. Wydawałoby się, taka hiszpańska dramaturgia, gdzie będzie dużo emocji, dużo jakichś tam akcji, a on prowadzi bardzo prostymi słowami bardzo głębokie takie właściwie rozważania o tym, kim my jako ludzie jesteśmy i w jakim momencie w życiu jesteśmy, więc ta jego taka głębia i mądrość były dla mnie po prostu interesujące, a poza tym to są dosyć dowcipne teksty i świetnie napisane. Ja jestem absolutnie zachwycony zespołem zabrzańskim. To jest trudny tekst, psychologiczny, ale też abstrakcyjny momentami i nie każdy aktor jest w stanie wejść w taki rodzaj myślenia, powiedziałbym, abstrakcyjnego, więc praca tutaj była wspaniała. Tego byś chciał, tak? Żeby zabronił ci chodzić do tego domu, bo ty sam sobie nie jesteś w stanie tego zabronić. To pan mnie zmusił, żebym tam poszedł. Do niczego cię nie zmuszałem, to był twój wybór. Powiedział pan, że więcej się pan ze mną nie spotka. De Sola tak skonstruował ten tekst, tę sztukę, że ona jest jakby odkrywaniem każdej kolejnej karty i każda odsłona, każda scena stanowi dla widza duże zaskoczenie i naprawdę tak jest. Każda z tych postaci występujących w tej sztuce niesie ze sobą jakąś traumę, jakieś nieszczęście. Dla każdego ta sztuka jest o czymś innym i to jest piękne. Dla mnie jest to samotności. O samotności. Ktoś może powiedzieć, jest tam bardzo silny wektor przemocy również. Ale tak sobie pomyślałem, że przemoc rodzi samotność. Jeśli jesteśmy poddani przemocy, uciekamy w siebie, zamykamy się, czyli idziemy w samotność. Zaskakuje ta opowieść. Mamy dużą przyjemność. Gramy kameralnie, na kameralnej scenie, kolejnej na naszej kameralnej scenie Teatru Nowego. To będzie kolejna interesująca propozycja, premiera w najbliższą sobotę, czyli 8 dzień czerwca. Radzenie sobie z emocjami to trudna sztuka, której każdego dnia, bez względu na wiek i dojrzałość, uczymy się wszyscy. Kryzysów emocjonalnych doświadczają również dzieci. Współczesny świat stanowi nie lada wyzwanie. Życie pod presją wielu czynników sprawia, że już najmłodsi mogą odczuwać tego konsekwencje. Coraz częściej przywoływane są alarmujące dane na temat kondycji psychicznej dzieci i młodzieży. Poczucie bezpieczeństwa, uważność i wsparcie bliskich – tego potrzeba najmłodszym. Obecnie najczęściej rodzice przychodzą z trudnościami związanymi z tym, jak dziecko funkcjonuje w społeczeństwie, czyli z tym, jak musi nadążać za zmieniającymi się czynnikami. Mam tutaj na myśli dietę,
która obecnie jest bardzo nieregularna i niezdrowa, bo żyjemy wszyscy w pośpiechu. I myślę tutaj o bodźcach. Dzieci są narażone na taki ogrom bodźców, z którymi sobie po prostu nie radzą, co w efekcie przynosi trudne zachowania, z którymi rodzice sobie nie radzą. I wtedy zaczynają szukać pomocy. Dzieci bardzo potrzebują rutyny, poczucia takiego bezpieczeństwa i powtarzalności. W obecnym świecie trudno młodym rodzicom przede wszystkim trzymać się zdrowego bezpieczeństwa i tutaj rodzice wracają po pomoc. Jeżeli na tym etapie małego dziecka widzimy, że ta praca z rodzicem w środowisku domowym nie przynosi efektów, to dopiero później przenosimy na etap takiej diagnozy już zaburzeń czy innych trudności. Dziecko żyje w pewnym kontekście, w kontekście społecznym, w kontekście relacyjnym, w kontekście geograficznym i obserwuje to, co się dzieje na świecie, obserwuje to, co się dzieje wokół niego i wtedy zaczyna adaptować się do tego, co my dorośli mu proponujemy. I ich zachowania, ich lęki, ich niepokoje, ale też to, co też słyszymy, że stan psychiczny młodych ludzi jest często powtarzany, jest coraz słabszy, jest wynikiem tych różnych oddziaływań. Młodzi ludzie są w okresie rozwoju, mają prawo do pewnych sytuacji, które mogą nas niepokoić i to, co potrzebują, to potrzebują relacji z osobą dorosłą. Najlepszą relacją jest relacja rodzic-dziecko. Jeśli ona się nie sprawdza, jeśli jest trudną relacją, jeśli jest relacją niewystarczającą, to wtedy szukajmy w innych miejscach i takim miejscem na pewno jest psycholog szkolny, pedagog szkolny, a jeśli tutaj ta relacja też jest niewystarczająca, to po prostu szukajmy specjalistów bardziej wykwalifikowanych. Na naszej stronie facebookowej poradni psychologiczno-pedagogiczne promowaliśmy numery, które są do dyspozycji dla dzieci i młodzieży, telefony zaufania, bo rzeczywiście jest to taka pierwsza forma przełamania pewnych obaw, pewnych niepokojów, która pozwoli młodemu człowiekowi o poszukaniu pomocy dalej, prawda, jeśli taka jest konieczność. Jaka zatem jest recepta na to, by wychować świadome i szczęśliwe dziecko? Zbudować dobrą relację opartą na zabawie i ja bardzo często powtarzam rodzicom, że ruch równa się rozwój. Dzieci są zamknięte w domach, nie mają ruchu takiego pośredniego, jeżdżą wszędzie samochodami. Samo wyjście na hulajnogę polega na tym, że wieziemy dziecko samochodem do parku, w którym wyciągamy mu hulajnogę. I myślę, że jeżeli połączymy zabawę z rodzicem, czyli tą pierwszą relację plus ruch, to mamy taki krótki przepis na zdrowe i zadowolone dziecko. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego popołudnia.